Cześć, witam was w moim warsztacie. Jak widzicie, odnowiliśmy sobie na ostatnim odcinku warsztat, dzięki czemu wygląda dużo lepiej i przyciąga klientów premium. Zobaczcie, mamy do naprawienia Ferrari F50. Mam podjarkę, fajnie, że takie zleconka się już tutaj pojawiają. Coraz lepiej nam idzie. A przy okazji, tutaj mamy mało roboty do zrobienia. Nie wiem, tutaj widzę, że właściciel samochodu postanowił używać części innego koloru. Nie będę mu przemalowywał, bo nie mamy tego w kontrakcie, że tak powiem. A tutaj mamy do naprawiania gruzika. I nim się myślę, że też trochę dzisiaj zajmiemy. To będzie podnośnik dedykowany właśnie dla niego. A w międzyczasie będziemy przyjmować sobie też zlecenia takie jak to. Bo mi się bardzo podobają. Okej, co mamy tutaj do roboty? Więc zobaczmy. Mało rzeczy. Nie można, ciężko sterować autem i inne zlecenie to mamy do wymiany płynu do spryskiwaczy. Musimy wyssać stary, okej, zobacz. Więc tutaj mamy tak, płyn do spryskiwaczy, cyk. Nie, to odsysarka. Narzędzia dodatkowe i... No, gładko poszło. I teraz wlewamy nowy. Także zaczniemy od tego najłatwiejszego. Cyk i tak. A potem chyba... O, widzę, że tutaj ta górna część amortyzatora wygląda niepewnie. Okej, chyba wystarczy, nie? No i jeszcze płyn... O, serwo hamulcowe, popatrz. Też zardzewiałe. Paskudnie to wygląda. Zresztą, utrzymać taki samochód w dobrym stanie to jest naprawdę potężne wyzwanie. Dobra. I wlewamy. No i dobra. Dość. Okej. No i zamykamy maskę. Mamy takie podstawowe rzeczy zrobione. A teraz zobacz. To mamy ogarnięte. I tutaj mamy... Co było napisane tam? Ciężko sterować autem. Czyli co może być? Coś z prowadzeniem. Zobaczmy, jak wygląda spód. Może nie będziemy musieli jechać na... tor testowy, bo już widzę, że tutaj łącznik stabilizatora i coś tutaj jest też nie tak. Chyba tuleje gumowe są do wymiany. Wiesz co, nie wiem, bo wszystko wygląda tutaj źle. Okej, tak jest, łącznik stabilizatora przedni. To jest jedna część, a druga część to jest drążek kierownika. Udało się chyba namierzyć bez problemu. Od razu wszystko. Teraz zobaczymy. No, musimy ściągnąć koło, żeby to wyciągnąć. Okej. I kupujemy rzeczy. Drążek kierowniczy. O, czekaj, bo w elektronice jest. Kupimy jeden. Chociaż nie, to często to wychodzi, więc zamówimy na zaś, żeby było szybciej. I jeszcze mamy łącznik. To też możemy trzy, chociaż to jest nietypowe trochę, ale może się kiedyś tam przyda. Okej, no i montujemy. Jest tutaj takie szybkie naprawianie, ale za chwilę bierzemy się za BMW. Okej. Dobra. I tu mieliśmy jeszcze. A nie, to wszystko, tak? A nie, tutaj jeszcze mamy łącznik, okej. To zamontowanie, dobra. I teraz to będzie wszystko. Możemy... I co, myjemy auto? Kurde, nie wiem, jak... Właściciel tak słabo dba, tutaj drzwi innego koloru, lusterko innego koloru, tu cały żółty samochód, takie tablica jakaś pordzewiała, nie? No kiepsko to wygląda. Zobaczmy na serce tego auta. V12, jak to pięknie wygląda. O kurde, no do rozrządu się dostać. Zadanie, co? Chyba, że od dołu dałoby się. No nieważne. Na razie nie musimy tego robić. Możemy zakończyć zlecenie. Tak. I dostaliśmy za to 183 zł. Także, no kurde, trzeba przyznać. No dobra. Chodźmy do naszego głównego zadania. Hej, cześć, więc tak.
pożyczyłem auto od taty, on trochę o tym nie wie, bo wyjechał na delegację. No i tak jakoś się zdarzyło, jak wracałem w nocy, coś mi wyskoczyło przed maskę, jechałem bardzo powoli, naprawdę. Nie wyhamowałem, no i efekt widzisz przed sobą. Trochę rzuciło samochodem, ale chyba nie może być tak źle, prawda? Proszę, zrób, co się da, żeby nie było widać, że coś się stało. Ojciec mnie znienawidzi, jeśli się zorientuje, że ruszyłem jego cacko. To jego ukochane auto. Błagam, byle szybko. No, powiem ci, już trochę to auto u mnie stoi. Już tata chyba zdążył wyjechać na drugą delegację. Ale to nic. Zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Więc tak, prawy reflektor przedni. To żeśmy już sobie ocenili wcześniej. Wymieniłem olej. Płyn do spryskiwania. Ale co my zrobimy z tym? No tak. Musimy się zająć demontażem. Tu jest jakaś gruba sprawa. Klocki hamulcowe, ogranicznik. O jest. Tu jeszcze dużo rzeczy nieznalezionych. A w ogóle to jest na chodzie? Zobaczmy. Mogę jechać bez maski? Zastanawiam się. No nie powinno być problemu teoretycznie, nie? Zobaczmy. Tak. Geometria kół. Auto może ściągać. No świetnie, ale możemy jechać. Tak to sobie wygląda, czarodzieju. No powiem ci, nie wygląda jak cacko. Działa kontrola trakcji i tam widziałem, że kontrola stabilności toru jazdy też jakoś działa. Fura jest dosyć szybka, trzeba przyznać. Okej. Ha, wyszły jakieś nowe rzeczy. Klocki, zacisk, łącznik, oś napędowa. Kurde. Grubo. Okej, wychodzimy i zobaczmy, jak tu sytuacja wygląda. Czy mamy jeszcze jakieś niezidentyfikowane części? Jeszcze coś jest do naprawy. Może chodźmy z nim na ścieżkę diagnostyczną. Może coś tam wyjdzie. Nie jest źle. Nie jest tak źle. Przynajmniej jeśli chodzi o przód, bo on przodem przywalił, nie? No i tam jeszcze się wyobracał gdzieś, więc... O! Okej, z tyłu jest kiepsko. Dobra. I do przodu. Co się tu wyprawia? No, tu jest też już pewnie zawieszenie do wymiany, nie? Czyli tak, po prawej stronie z tyłu mamy i hamulce, i zawieszenie. Okej, dobra, coś żeśmy tam namierzyli, ale część rzeczy już widzieliśmy wcześniej, że coś jest nie tak, więc... No dobra, no to chodźmy z tym na podnośnik. No i tutaj mamy jeszcze takie zadanie, żeby auto przemalować. Będziemy musieli rozbudować warsztat, żeby to zrobić, bo jeszcze nie mam lakierni, a kosztuje 15 tysięcy. Dzisiaj nie skończymy tego zadania, ale zrobimy to, co się da. Więc tak, reflektor i tak, zderzak przedni i zderzak tylny. Co ciekawe, te części akurat wyglądają najlepiej z całego samochodu, ale okej. No dobra, zobaczmy, więc tak. To musimy zamówić, to musimy zamówić. Tablica rejestracyjna też. Reflektor. No i tam jeszcze nie zdemontowałem tych dodatkowych rzeczy. Czyli od spodu musimy tam zajrzeć. Okej. Belga też wygląda kiepsko, nie? Grube zlecenie. Okej. Co? Więc tak, z tyłu tam mieliśmy coś z hamulcami, nie tak?
No, trochę tych części nam tu wyszło. Nawet bardzo dużo, że tak powiem. Więc tak, drążek na razie odpuszczamy. Łącznik stabilizatora to też. I teraz lecimy. Tylko, że tu nie będziemy mieli tych zderzaków części karoserii, więc do tego zaraz dojdziemy. Ale najpierw piasta kupujemy. Mam nadzieję, że to tylko jedna piasta będzie. Okej. Z piastę mamy. Ramię wahacza. Okej, więc tutaj mamy samochody do naprawienia. No i nasz samochód jest na samej górze, ale tutaj patrzę jeszcze, co my możemy ponaprawiać w naszym warsztacie. Mamy dostęp do naprawdę fajnych furek, co? No dobra, bierzemy się za naszą, bo to jest najważniejsze, więc lewy błotnik raz, prawy błotnik raz i reflektor prawy musimy. Przedni i dwa zderzaki, tylny i przedni. Tu jeden mamy i tu mamy drugi, okej. Maska chyba też tam była, więc bierzemy. No i to nie jest jeszcze wszystko, co do tego samochodu będzie trzeba zrobić, ale już całkiem sporo. Więc będziemy mieli to po prostu odhaczone, nie? Czekaj, bo niewygodnie mi tak. Dajmy niżej. W sumie mi się podoba nawet taki bez maski, nie? Widać tego orzecha tam pod maską. Bez maski. Fajnie, do driftu idealnie. Dobra, mamy. Właśnie, gościu chyba driftował tym autem. Okej. I teraz możemy sobie pomontować resztę rzeczy, które kupiliśmy. To i tak nie będzie jeszcze wszystko, ale już bardzo dużo. No dobra, więc zaczynamy. A, i tu dobra. Piastę musimy tak w powietrzu trochę zamontować. Nie szkodzi. I będziemy musieli kupić felgę razem z oponą. To wypadałoby z drugiej strony też opony wymienić. Ale chyba mamy to zrobić tak na pałę. Więc nie będę się tym aż tak bardzo przejmował. Dobra. Pyk i ramię. Dobra. O kurde, to nie. Tak, to nie. Okej, tyle chyba nam wystarczy tej piasty. Dobra. Właściwie chyba osłona jest, nie? Montujemy tarczę i zacisk. Mogliśmy dać jakiś tam zużyty, ale już dobra. I może tak, to możemy wrzucić. Łoś napędowa tu musimy wymienić, bo było zużyte, właściwie zniszczone, nie zużyte. Mamy tu leje gumowe, nowiutkie, więc też możemy tutaj wrzucić. Kupowałem kiedyś na zapas i mi po prostu zostało, wiem, że je mam. I teraz jeśli chodzi o felgę, to jedną mamy zniszczoną mocno, będzie trzeba ją kupić i wymienić. Pytanie, jak tam opona? Czy ona była w dobrym stanie, czy nie? To będzie... Dawaj mi tego. Właśnie. Musimy to chyba zdemontować, wiesz? Więc rozdziel części. No i zobaczmy. To felga paskudna jest. To się już nie da nic z tego wyciągnąć. Ale co z oponą? O, opona wyścigowa. Proszę, proszę. Dobrze, to w takim razie jaka to jest felga? Felga, możemy dodać do listy i opona wyścigowa, doskonale. I teraz chodźmy sobie do sklepu z kołami, więc opona, a w sumie tu już mamy chyba te wszystkie, a jeszcze tablica rejestracyjna Kalifornia, będziemy musieli to ogarnąć, ale teraz, aha, tu nie ma fel, tutaj tylko opony, szkodzi. Opona wyścigowa, 300 kredytów. Dobra, więcej nie kupujemy, nie? Jedna nam wystarczy. Okej, jeśli chodzi o felgi, tu mamy felgi, zobaczmy. Okej, 100 złotych. No i tam mieliśmy jeszcze jedną rzecz. Tablica rejestracyjna, właśnie, to będziemy mieli. Co możemy tu napisać? Okej, może być, kupujemy. I jeszcze musimy tam na zderzaku tą tablicę zamontować. Montujemy. A, czekaj. A czekaj, tu jest tablica. Nie wiem, czy powinienem ją montować. A, dajmy.
Doskonale. Ok, montujemy nasze nowe koło. Coś tak inaczej wygląda, nie? Jakby za mały cal albo coś. No ale wybrałem dokładnie taką, jak było, więc chyba okej. Okej. Coś mi tu śmierdzi. Coś tu jest chyba nie tak. No jest 18. Opona. O. Opona się chyba nie zgadza. Tam była opona chyba 225 szerokości, nie? A nie takie gówno, czekaj. 235 nawet, a teraz żem zmontował. Chyba nie będzie pasować. Ciekawe, dlaczego nie wybrałem mi odpowiedniej opony, nie? Mamy tu oponę wyścigową. Aha, dopiero tutaj musimy to ustawić. Okej. Jak ona naszła na... Jasne. 235. O kurde, jaki tam profil był? Profil 30, 18 cali, okej. Nie mam pojęcia, jak to naszło na tamtą felgę 18. Nieważne. Gra gitara. 18, 35 i 35. Okay, to tamtą oponę musimy sprzedać od razu. Tutaj profil. Jaka szerokość, jak od taczki. Liczę, dobra, weź to. No jestem w plecy parę stówek, no ale mój błąd. Co? Aha, felgę też kupiłem. 12 cali, ja pierniczę. Nie, dobrze, ale jestem w plecy z hajsem. Pierniczę. No to zajebiście. No nic, chodźmy w felgi. Trzeba to jakoś odkręcić, ale nie wiem jak. Dobra, wielkość. A jakie tam było ET? ET0 to jest chyba osadzenie felgi? Chyba tak, nie? Ale przerąbane. ET0. Piernicze, ale w plecy. No nic, teraz będzie dobrze. Robimy to. Zmylił mi nazwa tej felgi, bo to jest felga, która nazywa się 18A. Ale to ktoś miałem przeczucie, że jest nie tak, no. Ja ciekawe, czy by to przeszło. Okej. Dobra. Zabieramy. Wyważamy. Gotowe. No i mamy koło zrobione. Tu w ogóle założyłem nie tak, ale jest dobrze. Niech będzie. Nikt się nie skapnie, zwłaszcza ten młody, który przyjechał z tym gratem, prawda? Okej. Mamy to zrobione, ale to jeszcze nie koniec pracy przy tym aucie. Więc tak, wymieniliśmy sobie trochę tej karoserii. Nie to. I tu już nam się... Tylny ogranicznik amortyzacji. O kurde, tego jeszcze nie zamontowałem. Tu w ogóle nie ma amortyzatora. Nie, jest amortyzator, ale nie ma tej sprężyny. O nie, dobrze. No nie ma tego tutaj, nie mogę tego zamontować, jak jest koło, cholera. Okej. Ramię jest w porządku. Możemy to zamontować. I jest podstawka, sprężyna. Okej. Wrzucamy to i chyba powinno być dobrze. Mamy ten ogranicznik. To mamy. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. O kurde, opona wyścigowa się nie zgadza. Dlaczego? Felga się... Nie, zbankrutuję przy tym aucie. Aha, dobra, okej. Bo jest niezamontowane. Dobra, montujemy to, powinno być dobrze. Patrz, opona wyścigowa się nie zgadza. Felga jest okej. Oponę dałem dobrą. Okej. Wszystko gra, po prostu zainstalowałem koło z jednej strony na drugą. I źle mi tutaj wykryło moją pracę. Okej. Dobra, ale... Tu już to wygląda naprawdę fajnie. Przedni zderzak... O, przedni zderzak B. Reflektor. O nie, coś tutaj jeszcze jest nie tak, ale... Jeśli chodzi o prowadzenie, to... Wszystko ładnie wykryte i zrobione. Trzeba tylko jeszcze koło założyć. Wow, okej. To muszę zarobić na lakiernię. Mam 2208 kredytów, czy złotych.
No a do lakierni potrzebuję mieć 15 tysięcy, żeby kupić, więc to nie są przelewki. No i teraz przedni zderzak kupiłem, ale jest nie ten, więc będę musiał wymienić. Tak samo reflektor, zobaczcie, tutaj się nie zgadza. I może pasuje do tego modelu, ale to nie jest to. Jeśli chodzi o błotniki z przodu, to jest ok. Tak, ale tutaj mamy do wymiany. Ok. Zobaczmy sobie tę część. Kurde no. Chodźmy, bo może mogą być jakieś części tuningowane albo coś. My wybraliśmy serię, a to powinny być chyba z tuningu. Więc zobaczmy. Tuning karoserii. I tak jest. Tutaj wszystko tu jest. Jakie drogie. Ej. Nie wiem, czy mi starczy kasy. Masakra. Ja będę musiał chyba z 50 tysięcy od niego wziąć za tą naprawę, żeby wyjść na plus. A dawaj tutaj tą tablicę. Masz, tablica Kalifornia, kuziewa. Deżak. No i teraz chyba będzie... Teraz chyba będzie dobrze. No i zostało nam przemalowanie, ale na przemalowanie będę musiał jeszcze trochę poczekać, bo nie mam zbudowanej lakierni. Potrzebujemy na to aż 15 tysięcy. Więc trochę zleceń mnie czeka, zanim jeszcze na to zarobię. Ale póki co, już mogę naprawiać sobie części z grupy pierwszej. O, dostępne punkty umiejętności 3. Bardzo fajnie. Dobrze, to weźmy sobie to. Okej. No, to poszło bardzo fajnie. I teraz możemy sobie pójść na nasz stół roboczy i nic nie naprawić wyjątkowo. Tak, otrzymałem tam trochę części, ale akurat tych, co mam, nie można naprawić. Więc co, musimy przestawić auto na drugi podnośnik? Albo nawet całkowicie wyparkować je z garażu gdzieś tam na zewnątrz. Może dajmy sobie wejście C i dwa podnośniki sobie po prostu zostawimy tutaj. A tu już czeka nas kolejne grube zlecenie, na które was zapraszam w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, hej.